Witam Was na nowym, kolejnym vlogu. Dzisiaj taki troszeczkę inny vlog ze starszą maszyną na czele. Dzisiaj będzie taki vlog na temat takiej troszeczkę mechaniki. Troszeczkę opowiem o tym ciągniku, tutaj co widzicie. Jest to model TL90A, 2006 rok produkcji. W takiej najbardziej podstawowej, powiedzmy, wersji, w podstawowej wersji wyposażenia. Tak naprawdę tutaj z takich opcji dodatkowych to jest tylko te obciążniki na kołach i rewers elektrohydrauliczny i chyba to jest tyle, bo ma tylko dwie pary wyjść, hydrauliki i zwykły podnośnik mechaniczny, żadnych tam ECR-ów, takich rzeczy. No bardzo podstawowy, prosty ciągnik, no. Z ładowaczem, tak widzicie, Robust F15 HDPM. Może jeszcze coś powiem, mam zatkany trochę nos, może trochę dziwnie będzie mnie słychać, ale bo okazuje się, że jakąś alergię mam na coś, ale dobra, to miesza z tym. Mamy małą awarię, bo się rozszczelnił się uszczelniacz na wale kołorbowym silnika. No i dodatkowo jeszcze obie zwolnice przednie simmering na półosi. Z tym, że nie wiem, czy to wszystko ogarnę, bo jestem troszeczkę w plecy z tymi wszystkimi robotami, z przyczepami między innymi też, i chyba tylko zrobię ten uszczelnienie na silniku, a resztę po żniwach myślę, że ogarnę, bo teraz albo doleję po prostu gęstszego oleju i tyle, albo po prostu no albo nic nie będę robił, bo tam to troszeczkę sobie tam cieknie, no po prostu. Także zdejmuję ładowacz i Wam mniej więcej pokażę. Powiem Wam o tym ciągniku, co tam go kiedyś bolało. No i tam parę słów o nim tam Wam powiem. No, także idę zdjąć ładowacz, żeby trochę miejsca więcej mieć i spotkamy się w garażu. No dobra, już mamy ładowacz zdjęty. O, zobaczcie, chwilę postał. Już się tam nakapało. I tak jak Wam mówiłem, ze zwolnicy z tej półosi. Tu w środku na krzyżaku jest taka półoś, bo często też kasetowe, te tak zwane kasetowe uszczelniacze przy New Hollandach siadają pierwsze zazwyczaj, tak tam przy tych naszych tak było, bo pierwsze właśnie siadł przy TL-ce, przy lewym kole, przy tym ciągniku, przy tym kole właśnie. Ten kasetowy, który znajduje się tutaj bliżej zwolnicy, nie tutaj na zwrotnicy, tylko bliżej tam zwolnicy, tam on jest tak zwany kasetowy, on się tak obraca, tam jest jeden w drugi tak zwany kasetowy. I tutaj widzę, że leci tym na półosi i z drugiej strony jest to samo. No dobra, no to kilka zdań. Tak jak mówiłem, jaki to jest model, on ma 94 konie, 94 albo 96, coś takiego. Też jest podkręcony na pompie delikatnie, bo to też jest ciągnik, który ma mechaniczną pompę. To może Wam zaraz to pokażę. W tych mechanicznych pompach, tu jest pompa Boscha, tu jest taka śrubka, nie jestem pewien, czy to jest już ta, nie wiem, czy wy to widzicie, tak, to jest na pewno ta śrubka, już widzę, bo miałem takie swoje zaznaczenie, to jest ta śrubka i każda pompa ma jakieś tam po prostu swoje regulacje i ta boszowska ma tutaj też taką regulację, gdzie po prostu można ją wkręcić delikatnie i dawka się zwiększa. Z tym, że to takie podkręcanie to też jest takie troszeczkę wymuszone i też nie jest takie to, bo tym paliwem troszeczkę zwiększamy moc, a on tego paliwa i tak dokładnie nie wiemy ile wykorzysta, ile spali. I jeszcze no bez powietrza, bez dodania powietrza większej ilości to jest tak troszeczkę takie trochę bez sensu. No troszeczkę ma zwiększoną, no powiedzmy około 100 koni, 105 koni może ma, no ale to jest takie gdybanie. Raz, że to jest takie gdybanie, a dwa, że no mówię, to bym musiał pod hamownię go podpiąć i zobaczyć pod hamownię albo pod jakiś tam komputer, czy ile faktycznie spala, albo jeszcze inaczej po prostu sprawdzić. Dobra, nie będę sobie teraz tutaj wymyślał czegoś, nieważne. Ma około 100 koni, powiedzmy. Z awarii to wiecie co, to jest nasz najmniej awaryjny ciągnik, można byłoby powiedzieć. Tak, to jest najmniej awaryjny ciągnik u nas w naszym gospodarstwie. Tak jak już Wam mówiłem, 2006 rok, to jest jego rok produkcji, on wtedy do nas przyszedł jako nowy.
I w tym momencie ma on już 5820 motogodzin. Jest to ciągnik, który się ciągle wchodzi, wychodzi, krótkie ruchy, jak to z ładowaczem, coś tam podwieźć, coś tam zdjąć, gdzieś tam podjechać, coś taki uniwersalny ciągnik, gdzie on non-stop tak naprawdę u nas pracuje, gdzieś trzeba podjechać, coś na pole, coś zobaczyć, coś tego, to zazwyczaj się nim jeździ i nie wiem czemu, no najwygodniejszy to może, no coś w tej wygodzie też jest, bo on przy tym krótkim rozstawie osi to strasznie skacze, patrząc po tym naszym T50-40, bo to jest ten sam ciągnik, tylko troszeczkę nowszy i delikatnie słabszy, to one mają zbyt krótki rozstaw osi i bardzo one skaczą, takie są żabki z nich, wiecie, ale przez to, że on ma ładowacz, to się ten środek ciężkości się trochę wydłuża i jest, no jest dużo lepiej. Magiczna data dla tych ciągników, według mnie, ogólnie chyba dla New Hollandów, może teraz to się trochę zmieniło, ale no przy TMC jest troszeczkę inaczej, no tam troszeczkę wcześniej, ale magiczna data, powiedzmy do tego modelu, to jest 5000 motogodzin. Tu jest taka data, taka bariera, którą się przekracza i już się zaczynają jakieś tam bolączki tych ciągników. Bo już się tam zaczęły jakieś czujniczki, jakieś przekaźniki, troszeczkę, no z elektryki tu nie ma elektryki, no ale mówię, tam przekaźniki jakieś, z przedniej most, w tym momencie już jest troszeczkę, no nie troszeczkę, już ma naprawdę wymieszane. Z tym, że muszę zaznaczyć wam jedną taką rzecz. On jak do nas przyszedł, to on po 2 latach miał 2000 motogodzin. Czyli na rok miał 1000 motogodzin. No to powiedzmy, to nie jest jakiś szał. Nie jest taki szał. No chociaż no, jak na taki mały ciągnik, to jest chyba szał. Tym bardziej, że my bydła nie mamy. On nie chodzi przy jakimś tam paszowozie, czy przy czymś, gdzie przy paszowozie idzie nakręcić motogodzin w ciul. Bardzo dużo, ale on chodził przy takich płytach obornickich, bo on trafił w taki czas, gdzie przebudowywane były budynki, dwie budowle domów, płyty obornickie, przybudówka jedna chlewni. Miało po prostu w ciul roboty natur, jakieś tam ciągle cementy, ściąganie cementów, rozgarnianie piasku pod płyty, przywożenie piasku. On jak miał 2900 motogodzin, to miał kompletny remont sztola. O, to już wam dużo powinno powiedzieć o tym, ile on tak naprawdę pracował przez pierwsze lata, bo na 2900 motogodzin, żeby był kompletny remont sztola, to znaczy, że już coś tam robił. Tym bardziej, że kiedyś te wcześniejsze ładowacze to były naprawdę mocne i wydaje mi się z twardych materiałów, bo teraz co ja słyszę z opinii użytkowników, to ładowacze czołowe firmy Stoll troszeczkę już się zrobiły miękkie, że tak powiem, że robią je i z plastikowych materiałów, że tak powiem, śmiejąc się troszeczkę. Bo słyszałem opinie takie, że szybko się potrafią wyrobić i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o ten ciągnik. Co mówiłem? Magiczna data przekroczona, 5000 motogodzin i już tam, tak jak mówiłem, jakieś tam przekaźniki. Klimatyzacja się całkiem uszkodziła. Sprężarka była nowa, tam jest założona, to jest zamiennik Nissena chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak, Nissena. No to taki zamiennik, gdzie jest tak zwany zamiennik, a on tak naprawdę, ta firma Nissen jest montowana jako podstawowa wersja, jako firmowa w innych ciągnikach, czy tam nawet samochodach ciężarowych, osobowych. To bardzo dobra firma, ale dobra, nieważne o co chodzi. Około 2000 to kosztowało. Wcześniej, tak jak wam mówiłem, razem z tym sztolem był właśnie ten kasetowy Simmering na tym lewym kole. Co tutaj jeszcze? Czujnik od separator paliwa, znaczy czujnik, dobrze mówię, czujnik wody w paliwie. Czujnik wody w paliwie. Był jakiś problem kiedyś z wyłączeniem przedniego napędu. Tam był problem tego typu, że cały czas przedni napęd był włączony. Okazuje się, że w tych modelach są takie przystawki, które... Dobra, nie będę wam tłumaczył teraz, jakie tam są modele, jakie tam są przystawki. Po prostu zacina... przystawka z powodu zanieczyszczonego oleju przyblokowywała zasilanie oleju i się po prostu zacinała, bo tam olej po prostu przystawkę załącza i wyłącza i trzeba było to rozebrać i umyć i nowy olej i tak dalej. Także takie coś. I z większych awarii, no wydaje mi się, że tutaj, aha, jeszcze rozszczelniła się kiedyś pompa, na pompie taka, taki,
ja jestem taka mówka po prostu. Mówka, taki łącznik, taka rurka wek rurki. No i się po prostu o-ring tam na tej rurce zużył, czy wytarł, czy coś, i już ciekł po prostu. I trzeba było to, z tym było trochę dużo roboty, bo całe tą głowicę, czy jak to się tam na to mówi, od ładowacza trzeba było zdjąć, bo pompa hydrauliczna jest tutaj. No i wracając jeszcze do tego ładowacza, tak jak mówiłem, 2900 motogodzin, no to to już jest dużo, dosyć sporo. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się. 2900 motogodzin to już jest sporo i ten remont to był kapitalny, czyli te wszystkie tulejki były wymienione oprócz tych tutaj przy samej szybie. Tutaj jest jeden stworzeń, tu jest drugi i tu są później trzy albo cztery stworzeń przy samej kabinie zostały, a wszystkie tutaj stworznie, tulejki były wymienione. Także on się narobił dosyć sporo. I przy tej robocie już dzisiaj można byłoby powiedzieć, że przedni napęd też już, kurczę, naprawdę ma wymieszany, bo to słychać na przykład, jak się bez sprzęgła na przykład chce zmienić kierunek jazdy na włączonym przednim napędzie. Bo jak mamy włączony przedni napęd i chcemy bez sprzęgła zmienić kierunek jazdy, to słychać, jak on po prostu ma już jakieś luzy i po prostu później niż tylny napęd załącza się. Czyli już powstały po prostu luzy i tylny już po prostu jedzie do przodu, powiedzmy, a przedni jakieś tam ułamki sekundy później troszeczkę, i może to jest kwestia regulacji na ataku, powiedzmy, już by to coś dało. Jakby tam wałek atakujący troszeczkę wyregulował, ale tam nie chcę tam już a tak daleko uciekać te tematy, ale no już jest, przy tych motogodzinach już coś takiego jest i już by trzeba było to zrobić. Następną rzeczą, co już by trzeba było robić powoli, to już jest to, że albo regulacja zaworów, albo sprawdzenie wtryskiwaczy, bo w dzisiejszych temperaturach nie jest ok, ale zimą na przykład jest dosyć problem tego typu, że odpala się i tak kuleje strasznie silnik. Kuleje nierówno, chodzi na wszystkie egary. Tu coś z tyłu chyba nic nie było robione. Nie, tutaj z tyłu nic. No także no ogólnie powiem wam tak. A nawet termostaty, takie rzeczy, nic naprawdę tutaj nic nie było robione. To są chyba wszystkie takie najważniejsze awarie. No jeszcze powiedzmy takie pierdoły, z takich pierdół co pamiętam, to tutaj te łożyska siadają, bo tu nie ma żadnego smarowania, tu są takie łożyska stożkowe, jedno i drugie, i po prostu one siadają, się popuszczają tam. Ja to próbowałem trochę przerabiać, że smarowałem je na nowo, wymieniałem po, i jak się wymieniło na nowe, to już się robiłem smarowalne, ale i tak widzę, że się rozkręcają nadal. Ja je spawałem, ale okazuje się, że wiecie, to są jakieś odlewy nie czysto stalowe, tylko to są jakieś mieszanki stali z czymś i tego też tak spawać nie idzie, i tak dalej, i tak dalej. Nie wspominam już o takich rzeczach jak końcówki drążków, czy tutaj układy z siłownika skrętu. To też, tu są dwa siłowniki. To też troszeczkę komplikuje, bo mógłby być jeden, tak jak mam przy tym nowszym. Te 50-40 jest jeden i jest na końcu kula i tam się nie ma co wyrobić, tylko właśnie ta kula się wyrabia. A tutaj są, tu jest tulejka, tam jest stworzeń, tu jest tulejka i stworzeń, i z drugiej strony też jest tulejka i stworzeń, i to już też było wymienione. I już widzę, że troszeczkę, no jeszcze pojedzie, ale już troszeczkę ma, jest podjechany, wyrobione. Następną rzeczą, już przy tak około 4000 motogodzin, one miały wady fabryczne, można to nazwać, reflektorów przednich. Bo tutaj, jak widzicie, jest taka otoczka na żarówkę i jest ok. Światło pada na otoczkę, tam jest takie chromowane, powierzchnia chromowana, ona odbija na tą powierzchnię zewnętrzną tam te lustra i dopiero światło idzie na powiedzmy otoczenie. A w tych starszych, oryginalnie w tym reflektorze od tego modelu nie było tej otoczki i po prostu całe światło, które żarówka dawała, biło na lampę, od razu biło tutaj i po prostu lampa pękała i jest cała zmatowiała. I około 3000 motogodzin, bo to już jest nawet przy tym te 50-40 jest to samo, już jest cała żółta, jest popękana, już tam woda, wiadomo, wszystko wchodzi i już się to wszystko tak. Następną wadą tych starszych, powiedzmy, ciągników, bo to już dotyczy wszystkich ciągników tych starszych, to są, powiedzmy, te stalowe maski. Tak widzicie, wszędzie, gdzie się coś dotknie, coś się stanie, to już tam ruda koleżanka wychodzi. A przy tych plastikowych to dotkniesz delikatnie, jest ślad, ale nic się z tym nie dzieje. A tutaj o, znaczek też już wypadałoby zmienić. Albo tu sama odpada, o, już tam
podkład jakiś się pokazuje. No, ale to już tam nie o to chodzi. Następną rzeczą, która tutaj była awaryjna, to awaryjna. Chociaż nie, to przy tym nie. Przy tym drugim się poluzował wentylator. Wentylator się po prostu poluzował i o obudowę tarł i było słychać takie, jak się włączy nawiew, to słychać, że tam chrabocze coś i tak dalej. No i z awarii to by było wszystko, także wydaje mi się, że jak na tak ciężko pracujący mały ciągnik, wydaje mi się, że jest to przyzwoicie. Przy TM-ie to już wygląda trochę gorzej, bo tam już te ciągniki troszeczkę im chyba gorzej wyszły i tam troszeczkę takich pierdół jest więcej. Ale przy tym, no myślę, że o, czujnik stopu, ale to czujnik stopu nie był, tylko też przekaźnik. O, no ale to są już takie, i to jest w sumie wszystko. No i do dnia dzisiejszego, bo w dniu dzisiejszym mamy uszczelniacz na wale korbowym. Kapie, leci. Czyli demontuję cały pakiet chłodnic. Akumulator sobie też wydemontuję. Cały pakiet chłodnic. No zobaczymy, co tu będzie trzeba rozkręcić, wszystkie paski zdjąć, żeby było ładne dojście od przodu, ładnie, żeby go dobrze, prawidłowo, równo nabić, bo tutaj są dosyć spore obroty, także to jest najważniejsze, żeby ten uszczelniacz dobrze, prosto nabić. Może później wam pokażę, jak to jeszcze tam wyglądało, zobaczę. I tyle, może wam jeszcze pokażę środek, jak wygląda taki, jakby ktoś chciał kiedyś kupić, jakby szukał takiego ciągnika i będzie miał porównanie, jak wygląda taki ciągnik z takimi motogodzinami, przypominam 5820 chyba, z tego co dobrze pamiętam. I już mamy, mówię, on bardzo często się do niego krótko wsiada i wysiada, czyli jest bardzo często, do niego się wchodzi, wychodzi, takie wytarcia. Tutaj takie wytarcia, tutaj tego nie widać, ale tu już było pęknięta, ta rurka była pęknięta już od trzaskania ciągle drzwiami. Jest wzmocniona, naprawiona. Siedzenie. No dużo mówi siedzenie o stanie, tak naprawdę, nie? Ale znowu niektóre słyszałem, no tak jest, jeżeli ciągnik jest duży, pociągowy, jeżeli jest do głównych prac polowych, czyli po prostu powiedzmy orka, gdzie cały dzień operator sobie siedzi, no to mamy porównanie na przykład do TM-ki właśnie, gdzie one mają podobne motogodziny, TLK z TM-ą, a siedzenie w TM-ie jest nienaruszone. Nawet nie ma czegoś takiego jak tutaj, nie wiem czy wy to widzicie, wezmę sobie latarkę. O, nie ma czegoś takiego jak tutaj, czyli takiego już wytarcia wstępnego. Nawet jest normalnie oryginalne przy TMC jeszcze ładnie, bo po prostu operator wsiada i se siedzi i cały dzień po prostu jedzie, nie? A tutaj mówię, ciągle się wchodzi, wychodzi i to siedzenie ciągle się wyciera. Co tu jeszcze takiego wytartego? No kierownica to tam, to się zara na dzień dobry, kierownice to się potrafią wytrzeć, bo nie, to zależy już od materiału, ale sprawdźmy te motogodziny jeszcze. No, a troszeczkę więcej. 5863. No i niski, mały poziom oleju hydraulicznego. No chyba to siedzenie najwięcej nam powie, no tak naprawdę, bo tutaj więcej przy tym ciągniku tylny podnośnik nie jest tak używany, więc tak naprawdę tylko siedzenie nam dużo powie i kierownica, no ale kierownica, tak jak już wam mówiłem, potrafią się kierownicy bardzo szybko wytrzeć. No ale tutaj wygląda tak, no. Także siedzenie tutaj wygląda tak i jest oryginalny przebieg, jakby ktoś naprawdę szukał takiego ciągnika, to będzie wiedział, na co zwrócić uwagę. No, także ogólnie podsumowując, powiem wam, że naprawdę ciągnik jest godny polecenia. Ogólnie ta seria, ta stare TL-ki, nie wiem czy TDD też jest ten sam, ale już chyba nie, tam już podzespoły są troszeczkę chyba inne. Ale ręki sobie nie dam uciąć, ale jeśli chodzi o model TL90A, czyli te od 2000 chyba one wychodziły od 2006, nieważne. Ogólnie te modele do 100 koni, tak zwane TL i te wcześniejsze, nie wiem jak one miały, chyba też TL-ki to były. I następca T5000 seria, to jest ten sam model i on jest tłuczony od 20 lat i on jest tylko unowocześniany. Tak, identycznie wygląda ten ciągnik, co tam, nie widzieliście go, ale jest seria T5040 u nas i on wygląda identycznie, silnik jest identyczny, jest 2010 rok, silnik jest nadal identyczny, nie ma tam komory, a nadal jest na zwykłej pompie wtryskowej. No jest troszeczkę unowocześniony, bo ma troszeczkę więcej elektroniki, powiedzmy ten silnik, ale nadal jest to ten sam silnik. I też mogę powiedzieć śmiało, że to są dosyć
To jest dosyć trwała ta seria cioników, którą na pewno mogę polecić, jeśli chodzi o New Hollanda i tak samo odpowiedniki Case'a czy Steyera. Dosyć fajne maszynki i naprawdę tego bym polecił każdemu. Z czystym sumieniem. Jedną rzeczą, którą tak naprawdę nie można pochwalić, to jeśli chodzi o całą grupę CNH, to chodzi o trwałość, czyli właśnie takie uszczelniacze z wolnic, czy też wałki tych krzyżaków i tak dalej. No, troszeczkę one są zbyt słabych materiałów robione i to jest taką ich troszeczkę, można było powiedzieć, wadą. Ale tak ogólnie to naprawdę ciężko mi się też odnieść konkretnie do czego, ale no naprawdę ceny użytkowania, bo spalanie to są też śmieszne wyniki, bo ten ciągnik przy ładowaczu potrafi 6 litrów spalić na godzinę, także to jest śmiech. Tak, kiedyś wspominałem o TMC, TMK nam w orce czteroskibowym z pakomatem od 16 litrów paliła na takim równym polu, powiedzmy, mierząc. Powiedzmy na takich użycy, które na pewno więcej, ale tam do 20 więcej ona przy pługu nie ma w ogóle mowy, żeby tam 19 w życiu też na pewno nie przekroczyła. No może teraz po tym troszeczkę zwiększeniu mocy to powiedzmy około 19 może dochodzi, ale więcej podejrzewam, że już nie. I też dostępność części, czy też zamienników, to jest też naprawdę dosyć przyzwoite pieniądze. Przyzwoite, bardzo tanie, można by było powiedzieć tanie, naprawdę bardzo tanie pieniądze do niektórych rzeczy. No, takie mniej zamienne sprawy, takie właśnie jak te lampy, to była dosyć droga rzecz, bo te lampki trzeba było kupić oryginalne. I one kosztują 600 zł chyba. Brutto, około 600 brutto to one kosztowały. Jedna sztuka, jedna lampa, jeden reflektor. Także 1200 i mamy dwa reflektory, także to jest troszeczkę takie nieładne, ale... No a jeśli mówimy o zamiennikach i sklepach handlujących oryginalnymi częściami, ale normalne sklepy, bo nie mówię tutaj o... No nie będę wymieniał może marki tutaj specjalnie naszego dealera, ale no u naszego dealera jakbyśmy chcieli tam, gdzie były kupione te ciągniki, to tam jest zawsze ten sam stały tekst tego tam pana, co sprzedaje te części, jest tam, odbiera telefony. Jak dla pana, panie Maćku, czy tam panie, jak tam, to jest tyle i tyle. Zawsze jest taki sam stały tekst, to tam od znajomych zawsze się, między znajomymi zawsze się wymieniamy i zawsze ten sam tekst, zawsze ktoś mówi, czy ktoś jak dzwoni właśnie to do tego dealera, to właśnie jest ten sam, zawsze ten sam stały tekst. Jak dla pana, tyle i tyle, a okazuje się, że robią taką przebitę, że to się w głowie nie mieści. No, także dobra, podsumowując, to jest tyle, później może wam pokażę, jak rozbiorę ten uszczelniacz, bo znowu ten vlog się zrobi długi. Przed chwilą na krótko sobie odpaliłem. Na krótko, czyli bez chłodnic, bez filtrów, bez niczego. No niewskazane to jest raczej, bo wiadomo, w tym momencie to najwięcej chyba pompa dostaje. A tak to silnik, to tam przez tą chwilę to musi nic nie stanie tam, ale na tą chwilę musiałem to po prostu sprawdzić, bo okazało się, że wiecie, wszystko porozkręcałem, to się wszystko okurzyło, bo w tych kołach wszędzie jest tyle kurzu. W tych kołach pasowych jest tyle kurzu, że wszystko się zabombało z powrotem. I nie byłem pewien, czy leci z tej płyty, czy jest spod tego simmeringu. I zaraz będzie chwila prawdy i się wszystko okaże. Myślę, że raczej simmering. Bo spod płyty to by się płociło. A jak tak leci ostro, to raczej spod... Ja już go już raz zdejmowałem. Także te śruby tak lekko idą, bo już je popuściłem wcześniej. Dobrze, że nie trzeba ściągacza żadnego, że lekko dosyć schodzi to koło. Pyk. Aha. Jest simmering. Nie wiem, czy to widzicie. Ale... O. Spod simmeringu ładnie sobie struga leci. No, także trzeba wydubać. I nowego sobie nabijemy.
Trochę roboty jest. Pierdoła, ale roboty trochę jednak jest. No i tak to wygląda. No, także nabiję nowy simmering i nie wiem, czy już chyba nie będę wam tego pokazywał, jak nabiję. Najważniejsze to jest to, żeby sobie wymierzyć, jak głęboko on przychodzi. Tu przychodzi na równo, ale sobie jeszcze to sprawdzę jakimś prostym przyrządem, czy na pewno przychodzi na równo, żeby przyszedł w te same miejsce, chyba że okaże się, że jest wał korbowy od simmeringu delikatnie jest rowek, to wtedy go przesunę albo bardziej głębiej, albo wypłydzę. Zobaczymy, jak to wygląda, ale podejrzewam, że na jego lata, na jego przebieg to będzie wszystko git, w to samo miejsce przyjdzie nowy i składamy wszystko i jeden dzień, mam nadzieję, że jeden dzień, bo zamówiłem sobie jeszcze przy okazji termostat, jak już jest tak wszystko rozebrane, termostat, jeden pasek jeszcze, przeważnie paski sprawdzam przy obsłudze i jakieś rolki, to wszystko to wymieniam, ale tutaj patrzę, że jeden klinowy jest, no mógłby jeszcze pojechać, ale kurczę, już mówię przy okazji, jak już jest to, bo to też wymienię i czyli termostat, simmering i no i wsio. Taka prosta robótka, ale czasochłonna, że tak powiem. No, także tyle to we vlogu, bo już wam nie będę wam pokazywał, jak na nowego nabić, bo to już jest proste jak drut. Chciałem wam ogólnie pokazać, ogólnie ten ciągnik zaprezentować i coś tam o nim wam powiedzieć. I przy okazji pokazać, jak ten simmering, co tam, czy to z simmeringu właśnie, czy skądś. Słuchajcie, okazuje się, że to jest simmering kasetowy, tak zwany, czyli jest nabijana jedna część i jest nabijana druga część. I one chodzą jeden względem drugiego wewnątrz siebie. Bardzo dobre simmeringi, uszczelniacze, bym powiedział. O co chodziło? Wcześniej mówiłem coś, że warto zwrócić uwagę, czy jest rowek. Przy tym simmeringu czegoś takiego nie będzie jak rowek, bo jeden nabijamy na tą część, a drugą część simmeringu nabijamy na zewnętrzną część, czyli na obudowę. Czyli ogólnie one w tym miejscu stoi na stałe sobie i w tym miejscu też stoi sobie na stałe. Czyli nie ma nigdzie możliwości sobie wytarcia rowka jakiegoś, ewentualnie między sobą. Z tym, że między sobą on też sobie nie wytrze za bardzo, bo on przez napór oleju się rozszerza i uszczelnia jeszcze bardziej, więc super sprawa, naprawdę te uszczelniacze. Jutro prawdopodobnie już będę miał o 9 do odbioru. Cena w granicach 5 dych, Corteco. Bardzo dobra firma, montowana jako oryginał w niektórych ciągnikach, w Holandzie między innymi też. Czyli, no, czyli tak naprawdę prawie że oryginał, no można powiedzieć, tam nie ma znaczenia, to jest bardzo dobra firma, także tu żadnej firmy nie ma, jest tylko numer oryginału, ale no ale to nic. Jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać, jakbyście robili takie coś. Nie chcę tutaj, wiecie, też prawić nie wiadomo jakich książek czy czegoś, nie będę wam tutaj prawił, wiecie, instrukcji, bo ja tam jestem amatorskim, ja tam to robię po swojemu i nie każdy się może z tym zgadzać. Ja tam mówię, serwisem nie jestem i serwis na pewno tak tego może nie robi, ale widzicie ten nalot? Ten brud? Simmering przychodzi tam głębiej, tam już jest ładnie czyste. O! I tutaj ten nalot, ten ciemny i ten brązowy, rdzawy, warto wyczyścić, bo jak będziemy nabijać, to no, może się od razu nic tam z nim nie stanie, no ale szkoda, żeby coś tam się miało. No to nie jest to na pewno dobre, a nie zaszkodzi wyczyścić, także papierem, ja mam taki dosyć polerski, to wyczyszczę i będzie gicio. Tak wam mówiłem o termostacie, że też już wymienię termostat, jak już jest, wszystkie paski sprawdziłem. Klimę zdemontowałem, bo odnośnie klimy jeszcze, żebyście nie pytali. Klimę sobie spuściłem ręcznie, czyli nacisnąłem sobie na zaworek i spuszczałem ją. Później na maszynie sobie pojadę do wuja i ją odzyskam jeszcze do końca, co tam zostało, i olej, i ten czynnik, i barwnik sobie najwyżej odzyskam maszyną i później na nowo nabiję. W instrukcji zazwyczaj są, przy Holandach takie, że w instrukcji jest podane, ile gram wchodzi tego freonu. Także sobie to uzupełnię. No i to będzie tyle. No i jeden dzień z głowy jest maszyna zrobiona. Nie wiem, czy coś jeszcze miałem mówić. No chłodnice to wiadomo, sobie jeszcze wydmucham wszystkie, fajnie, że one wszystkie mi wyszły bez żadnego, dobre dojście i wszystkie śruby fajnie popuściły bez żadnego urywania, grzania i tak dalej, także sobie ją wyczyszczę, nie wygląda jakoś tragicznie, najgorzej one wyglądają w tych miejscach, tutaj najlepiej zdjąć te osłony i zobaczyć, bo tam syf zawsze staje, bo tutaj jesteśmy w stanie wydmuchać, wiadomo, ale tutaj zawsze w narożnikach jest syf i one tam najczęściej gniją.
te chłodnice wszelkiego typu. Dobra, kończę ten vlog, bo słyszałem jakieś takie negatywne opinie, że za długie. Także kończę. Jeszcze ktoś tam mi się pytał odnośnie... A nie, dobra, to już nie będę mówił. Dobra, tyle w temacie. Spodziewajcie się następnego vlogu. Będzie to vlog o T-540 właśnie, bo jest następna awaria. W sumie w nim taka pierwsza poważna, właśnie z przednim napędem, bo coś tam stuka, coś tam wali, jak się naciska na hamulec, bo tam załącza się przedni napęd przy naciśnięciu na pedał hamulca, więc i coś tam wali, coś podejrzewam właśnie, że tą przystawkę, co wam mówiłem, jest tutaj w TLC, podejrzewam tą przystawkę, tam jest taka sprężyna, no zobaczymy, jeszcze się nie muszę przejechać, zobaczyć faktycznie, co tam słychać, bo to mam tylko z opinii ojczulka, co tam, że tam coś wali. A nie przyglądałem się, nie przysłuchiwałem się, ale tak podejrzewam, że to będzie to. Ale to też wam zrobię. Zobaczymy, jaki będzie odzew na temat tego vlogu. Może by też nie wkładać byle czego, żeby nie nudzić was. Więc jak będzie odzew dosyć fajny, że będzie duża oglądalność i tak dalej, to wrzucę tamten odnośnie tego właśnie T-540, tego właśnie tego przedniego napędu. Zobaczymy, co tam będzie w nim siedzieć. Dobra, tymczasem trzymajcie się.